Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Metro 2033 Redux. Я знову піднімався нагору у холодні та липкі обійми мертвої Москви. Біля виходу з метро мене чекала фашистська засідка. Та я повинен був виконати останнє передсмертне завдання командира і відправити сигнал до поліса. No dobra, to lecimy. Wyłączmy może latarkę. O, tu mamy pociski. Spróbujmy wymienić, może czasami coś tam dojdzie. Jeśli chodzi o amunicję, ale nie wiem, nie tym razem chyba. No niestety, nie tym razem, dokładnie. Czy tu jeszcze coś więcej jest? Nie ma. No dobra, idziemy. Oj, co to? O, nietoperze. No dokładnie, nietoperze. Zgadłem. Czekajcie, kurczę, jak tutaj obrać w ogóle? Ja tu se może wejdę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj wejść. Ale może. O, oni schodzą, patrzcie. Może tu się zaczaić na nich po prostu. Patrzcie. Czy oni wiedzą, skąd ja strzelam? Nie czerwoni, nie czerwoni. To tylko ja. Dobra. Oj. Dobra. Ładna akcja. Się boję, żeby tu jakiegoś granatu nie rzucili, ale chyba są jeszcze za daleko. Utraty. O! Będzie więcej utraty w takim razie. Dobra, utrata kolejna. Kolejna utrata. Okej. Czy da się jeszcze więcej utraty? Dobra, utrata kolejna. Czyli to nie była taka zła taktyka. Dobra, niech wymieni filtr. Oj, uciekł. Ja może podceluję w ten reflektor, jak się uda? Udało się. Będzie więcej utraty, dobra. Teraz myślę, że możemy już wyjść. Jest utrata, dobra. Co jest, że ja go nie mogę... Jakiś taki... Bardzo żywotny. Dobra, padł. Spróbujmy to wymienić. Nie wiem, czy to nam przyniesie jakąś amunicję, wątpię. No nie tym razem akurat. Jeszcze muzyczka niepokojąca jest, więc
A no właśnie, słuchać, jeszcze gdzieś gadają. Tu gdzieś u góry są, patrzcie. O właśnie. Tu jest utrata. Dobra. Pocelowaliśmy, czy nie? Chyba tak. No dobra, powolutku do przodu. Jeszcze gdzieś słychać, że są. No nie, tutaj żeśmy nic nie zyskali. Jeśli chodzi o amunicję. Może tu coś będzie? Nie. Nie tym razem. Penetrujemy tutaj różne zakątki, słuchajcie, ale nie ma zbyt wiele amunicji, więc musimy niestety chwilę tutaj poświęcić czasu. Czy to jest tylko broń, czy jeszcze coś on tutaj ma ciekawego? No nie, tylko broń miał. Tutaj też coś jeszcze jest. Ale nie, my sobie zostawimy to, co żeśmy mieli. Nic nam nie przybyło. No, wskakuj. Tu coś jest. Nie, tu już więcej nic nie ma. O, maseczkę mamy, dobrze. Filtr wymieniamy, super. No dobra, to chyba wszystko tutaj by było na dole. Biegniemy tutaj gdzieś na górę, tu chyba było wejście, tak, tam widzę. Już teraz można chyba normalnie iść tutaj spokojnie, bo więcej ich nie widać. Co to jest o to takie błyskające? Nie wiem. Tu jakaś skrzynka. Gdzieś jeszcze gadają, patrzcie. Na górze gdzieś. A czekajcie, jak się dostać na tą drugą stronę? Może byśmy tam sobie podeszli? Bo jak wejdziemy na górę, to już może nie być zejścia na dół. Więc przybiegnijmy tutaj. Szybciorem. I może tutaj nam by się udało coś ustrzelić jeszcze. Tego gadającego bym chciał. O, tu chyba się ktoś rusza. Tam ktoś jest, czy to jest jakaś... jakiś krzak? Nie, no. Nie. To jakieś drzewo tylko. Zgasimy to, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. O, tu jest jeden, patrzcie. Zaraz może jakoś... On gada sam do siebie teraz. No, wychyl się.
O, o to nam chodziło, nowa notatka, super. A dlaczego on zdjął maskę? Nie chciałem, żeby zdejmował maski. Wymienimy sobie na chwilę broń, zobaczmy. No nie, tutaj nic nam to nowego nie wniesie. To mamy już wszystko. Dobra. Tam jeszcze coś było, ale... Dobra. Boję się, żeby tędy nie spać gdzieś. Bo to by się mogło z takiej wysokości źle skończyć. No nic. Idziemy w takim razie już tutaj. I na górę. Tu może sobie kucnijmy. No. Pyk. Ta. Dobra. Po nim. No dobrze. Udało się przejść przez ten posterunek. Fajnie. Zobaczmy, tu mają pewnie jakąś kryjówkę. Z fontami. O, jakbym nie zgadł. Super. Tego wziąć nie możemy, cokolwiek by to nie było. Trochę się możemy ogrzać przy ognisku przy okazji. Przeładujmy. Ojejku, a co tu się stało? Wlazłem chyba na minę jakąś. Chyba na minę wleźliśmy, no ale dobra, niewiele się na szczęście złego stało. Wracamy. Nic tu po nas. Ojejku, jaki śnieg, patrzcie. Masakryczna śnieżyca jakaś. Wejdźmy sobie, tam mamy iść. O kurczę. O. Wracamy, chyba wracamy. Gdzieś tutaj się schronić, schować. Nie, odleciał, dobra. Znowuż tam z tym płotem, widzicie co dziwnego się dzieje? W tej śnieżycy jakieś niedopracowanie. No, cóż, zdarza się. A tędy możemy gdzieś tutaj dalej przejść? Czy niekoniecznie? Ja cały czas tu mam maskę, więc trochę słabo się oddycha, ale no nic nie zrobimy. O. Trochę się zablokowaliśmy, ale dobrze. Przejdziemy, nie przejdziemy, to już nigdzie dalej. Myślałem, że się da, ale się nie da. Filtr wymieniamy, dobra. Muszę zobaczyć, gdzie mam dalej iść. Tutaj mam iść dalej. Ale tam nie bardzo było. Gdzie? Tu mam gdzieś wchodzić. Którędy? Oknem? No jest tu coś. Może i oknem. A jak nie oknem, to którędy? A, jest jakiś wyłom.
jeszcze zobaczmy na wszelki wypadek. O właśnie, w takich zakamarkach można tutaj coś pozyskać. Tu mamy iść, dobra. O, apteczka. Apteczka nam się bardzo przyda. Ale tu już dalej ja nie widzę możliwości, żeby... No i gdzie my tam dalej wejdziemy? Słuchajcie. Tam musimy się gdzieś dostać. Kurczę. Apteczka, apteczka! Dobra. Tam były promile. Ale jak my tutaj, słuchajcie, przejdziemy dalej? Nie mam bladego pojęcia. Po tej koparce? Którędy? No tutaj gdzieś on nam wskazuje. Oj nie, no przecież nie chcę zapalniczki. Tędy? Tędy niekoniecznie, tam jest ta woda. Chyba musimy tamtędy, to okno co było, coś mi się wydaje. Tędy gdzieś. No bo tam przejścia nie ma żadnego w zasadzie. Więc może ja kucnę i wtedy przeskoczymy? No patrzcie. Tak niewiele brakuje, a nie mogę wejść. Słabo. Tędy? Ta sama sytuacja. Tu jest coś rozwalone, ale tędy próbowaliśmy i coś... Może? Jeszcze raz spróbujmy. A, tędy wejście, dobra. No to jesteśmy już... Możemy tutaj chyba tą maskę zdjąć. Nie, nie możemy maski zdejmować. Oj, oj, oj. Niedobrze. Dobra, gaśmy to. No, czekajcie. Kto to? Ale szybko wstał. Dobra, schowamy się na chwilę. Dobra, przeładowane. Nie widzą mnie. Dobrze. Dobra. No teraz to już. Coś tu leży. Dobra. Dobra. I to chyba to już wszyscy byliby.
pozbierajmy sobie co nieco. O nie, jakieś tam jeszcze światło widzę, gdzieś jeszcze było. Tak, jeszcze ktoś gdzieś jest. Nie ma czerwonych. Nie było, jasne, że nie było nikogo. Nie ma nikogo. O? Gdzieś tutaj? Gdzie oni są? Wydawało mi się, że gdzieś tutaj, ale... Dobra, jeszcze przejdźmy sobie tam dalej. Bo chyba tutaj ci nie byli zweryfikowani w zakresie amunicji. Boję się, żeby czegoś nie zostawić, nie pominąć, bo w sumie szkoda by było. W górę. Tylko, że w górę nie pójdziemy, możemy tylko przejść tędy. I słychać, a nie widać. O masz. Gdzie oni walą? Konich? Naszego podstrzelili. Po nim? Czy jeszcze jakiś został? Został. Dobra. Przeszukajmy. Są utraty, tak, tak. Kolejne utraty. Dobra. Będą następne utraty. Już są utraty kolejne. Ten więcej nie miał. Ten coś miał. Tutaj możemy spróbować zamienić. Zobaczymy, czy się uda amunicji, ale nie udaje się. I tutaj mamy jeszcze coś dziwnego. Jeszcze jeden gdzieś został. Jest to samo chyba, albo bardzo podobne, albo i nie. No nieważne. Nie ma, odżyż! Twój
Nic, tu więcej nie znajdziemy. O, filtr, filtr, filtr. Jest i radiostacja. To zgasimy w ogóle. Ja nie wiem, czy myśmy nie mieli komunikatu przez radiostację tam nadać. W poprzednich odcinkach było, ale tu nie ma żadnej interakcji. Poza tym ta radiostacja jest wyłączona. Brak prądu. No. Zobaczmy kierunek. Tam mam iść, dobra. Widzimy, że tu ktoś świeci. Dobra. O! Apteczki. No i filtr. Gdzie mamy iść? Tam mamy iść. Dobra. O, tam są, kurczę. Nie będą nam tu świecić po oczach. No gdzie on jest? Tu jest, dobra. Tu jeszcze jest ten demon paskudny. Boję się, żeby mnie nie porwał. Ale może nie. O, widzę, gdzie on jest. Dobra. O, rzucił. Dobra. Słabo. Dobra. Dobra. No nie! Nie. O, jejku, słabo. Od którego momentu każą nam kontynuować? Aha, czyli stąd. Nie, czekajcie, gdzie my jesteśmy, bo ja już się zgubiłem. Naprawdę jeszcze raz muszę przez ten budynek przejść? No nie! Dlaczego? Przecież tyle żeśmy tam roboty czarnej wykonali, a oni nam jeszcze raz każą przez to wszystko przechodzić. No nie może być. Ojejku, czekajcie. Zmienimy ten filtr. Nie czerwoni. Ojejku.
Gdzie oni strzelają? W co strzelają? Czy mnie w ogóle nie widzą? Apteczka. Naszego pistra. Ty to strybasz. Och, kurwa czerwone, naszego ubił. Tu jest. Sold. Dobra. Szybki rekonesans. Nie pamiętam, czy to było coś, czy nie. Filtr. O, tam jeszcze jeden jest. Dobra, wychyl się. No. Jeszcze. Dobra. Tyle? Czy nie tyle? Utraty! U nas utraty! No utraty, utraty. Zobaczymy, czy coś przybędzie. Nic nie przybyło. Tak, załatwmy najpierw może ten reflektor. Oj, ciężko tutaj. Dobra, udało się.
Wiatr nas kołysze. O, tam są. Tam jest to towarzystwo całe. Chcę jakoś stąd ich zdjąć. Nie wiem, czy to mi się uda w ogóle. Czy to nie jest za daleko. To jednak jest znaczna odległość. O! Zwróciliśmy ich uwagę, więc teraz wiejemy. Poczekamy, aż oni tu przyjdą może. Może to jest jakaś koncepcja. Oni gdzieś tam sobie strzelają, niech se strzelają. Ale oni strzelają do mnie też. Jakim prawem, skoro mnie nie widać? No i strzelają do tych demonów. Widać. Chyba to za daleko jest, wiecie. Nie wiem, jeszcze może spróbujemy tym. Nie możemy też zbyt długo tutaj przebywać, bo dopompujmy. Przeładujmy. Nie, może chodźmy, kurczę, bo to... Dobra, pocelowane. Gdzie on strzela? O, żeż ty! Na samej górze był. Dobra. Wiejemy, 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 bo to zaraz będzie po nas. Ho, ho, ho. Czekajcie, czy to by się udało może wejść na górę? Jeszcze zobaczmy. Kurde, ta maska już cała zniszczona. Nic przez nią prawie nie widać. Nie no, wyżej nie wejdziemy. Bo się nie da. Kurde. Dobra. Jeszcze gdzieś coś tam jest. Kierunek? Dobra. Biegł się. Tutaj trzeba już chyba biegł się temat ogarniać. Czekajcie, gdzie ja mam iść w ogóle? Oj, tam gdzieś, moment. Przebiegliśmy za daleko. Co jest? A, tu mamy się schronić. Ja rozumiem. Dobra. Jejku, jejku, strasznie to widzę słabo.
Gdzie mam dalej iść? No tutaj mi podpowiada, że gdzieś mam iść, ale... Coś jeszcze strzela gdzieś. Tędy? Nie wiem. Aha, ten, dobra. Nie zauważyłem, że tu jest zejście. Тепер мені стало ясно, що чорну станцію вже зайняли фашисти. Та якщо Ульман чекав на мене там, я повинен був ризикнути. Добре. Лечимо далі. Хто йде? Агов, червоний виродку! Виходь! Тоді не боляче! Добре. А чому так довго? Іде Павло? Невже він? Добре, про це потім. Становище погіршилося, фашисти просто заполонили станцію. Тобі доведеться діяти самому, вибачай уже. Вируби їхнього генератора, а темряві буде легше проскочити охорону. Ось, візьми. Угу. Я буду чекати на тебе у покинутому тунелі до поліса. Це заміняємо? To zamieniamy na to? Ci w ogóle to nie podoba, te wymiany. No dobra, może to zamienimy, nie wiem. To jest bez tego, bez kurcze celownika żadnego, no. Nie wiem, czekajcie. Nie no, zostaniemy przy tym, co mieliśmy, dobra. Tu jest, widzę, coś do rozbrojenia. W ogóle to możemy chyba już zdjąć tą maskę. Tu jakaś bomba. Nie da się? Da się. Dobra. Ładunku się wziąć nie da wprawdzie, ale... Co to było? No ось тут же. Точно тут. Пацюки? Може, звичайно, і пацюки. Що ж за мутант тут? Тривога! До бою! Стрелець. Osiągnięcie. No niech będzie. Amunicji nigdy za wiele. O, notatka. Zobaczmy. Wszyscy jesteśmy okryci nieprzeniknionym pancerzem. Nawet po zdjęciu kurtki, nawet po rozebraniu się do naga, wciąż mamy na sobie zbroję okrywającą nas od stóp do głów. Boimy się otworzyć na innych, okazać uczucia, boimy się, że ktoś pojmie nasze myśli. Ukrywamy twarz pod maską gazową, ale pod nią kryje się jeszcze kolejna maska. Ulman, ten niepoprawny optymista, żartowniś i lekkoduch, jego prawdziwą twarz ujrzałem tylko raz, gdy zginął jego przyjaciel. Zobaczyłem, jaki jest śmiertelnie zmęczony, zdesperowany przez jakąś sekundę. Chwilę później pancerz był znów na miejscu, a on był sobą, zabawnym i wyluzowanym gościem. Nie próbowałem więcej go nakłonić, by się otworzył. Tak się nie robi tutaj w metrze. Ja w każdym razie na pewno nie zrobię tego przed nikim. Okej. Okay. Coś tu jeszcze mamy? Do wzięcia. Nóż, ale zebrać go nie możemy.
Tego wymieniać na nic tu już nie będziemy. No cóż, myślałem, że mają więcej trochę tutaj tej amunicji, ale widocznie wychodzi na to, że niespecjalnie. Dobra, zobaczmy kierunek. No w dobrym kierunku podążamy. To może zgaśmy. Nie wiadomo, co tam się czai ze zakrętem. O! Bez przesady. Oj, tego nie. Dobra. Szukajmy. Tu jest jeden, stoi, widzę. Dobra. To da się wyłączyć? Nie da się wyłączyć. Oj! Nie. Chciałem go doładować, a on mi za wcześnie wystrzelił. Doładowanie jest R i wtedy tak jak strzał. Oj, tutaj mi będą granaty rzucać jeszcze. Dobra. Dobra. О? Что он No. Утраты. O! Nie wiem, czy tego nie zmienić. Może to będzie lepsze? Sam nie wiem. Dobra. Apteczka szybko. No, chodź. Chyba tam jeden mi został tylko. Wydaje mi się, albo dwóch. No. Co jest? Dwóch. Dobra. Podejdźmy tutaj, zdmuchnijmy tą świeczkę. Jeszcze chyba jeden tylko. Już utrat.
Amunicję lepiej dawaj. O właśnie, tego mi było potrzeba. Na pewno. Tam jeden jeszcze. To by było na tyle. Tego wziąć nie możemy. Dobra, udajemy się tędy. Raniejszą historię pro metro 2 i niewidomych spostrzegaczy. Nie. Metro 2 przytułek radzieckich bogów na czas Ragnaroku, jak się siły zła wezmą górę. Może z tego spróbujmy? Все. З'єднували ці два світи, і якщо вірити переказам, вони стояли на сокольниках. Гриби якісь не такі, чи що? Здалося. Ясно, що здалося. Хтось вбитий! Комуняки були! Dobra. Я спорожнів. Dobra. Czy to wszystko? Chyba wszystko. O, apteczki. Dobra. Tu sobie rzucali nożami do tarczy z nudów. Kurczę, mogliby dać amunicję. Nie wiem, co tam jest. Boję się trochę schodzić. Ale chyba nie ma wyjścia. Jeszcze na chwilę wejdę tutaj na górę. Bo... bo nie wiem, co jest tutaj. Może tu coś będzie fajnego, ciekawego. Tam fajne pająki. O, za to. Oj, nie to chciałem. Chciałem zapalniczkę. Nie, czekajcie, gdzie ta zapalniczka była? To. Dobra. Hmm.
Czyli jesteśmy jak gdyby po drugiej stronie tamtego miejsca, w którym żeśmy weszli. No. No nic, zejdźmy tutaj. Sypie się jakiś piach. Co? Maska? No chyba maska. Nas czeka. O, filtr, dobra. Na pewno się przyda. No nie, tutaj to... Nie, tu nic, to po nas. Musimy stąd wyjść. Myślałem, że tędy gdzieś dojdę, ale okazuje się, że niespecjalnie. Dobra. Trendy? Prosto. Dobra. Może tą maskę da się zdjąć? No, daje się zdjąć. Tu byliśmy. Pokażcie kierunek, bo to zbłądzić można moment. Tam gdzieś mamy iść. Tędy? Nie, nie tędy. Co, tędy mamy przejść? Nie, no którędy? Tędy to się cofamy chyba. Sam nie wiem, którędy my mamy iść. Nie no. Jakby ktoś chciał z toalety skorzystać, to gratisowo można. Tędy? Nie no, nie tędy. Dokąd ta gra? Tędy? No nie, no tutaj mam się jednak wskoczyć. No niestety. Dobra. Bałem się tutaj. Maska? Dobra. Wymiana maski? Okej. Okay. Zapalmy zapalniczkę. Mina jakaś była. Dobra.
to, co kazał ten generator wyłączyć. Albo włączyć. Nie wiem już sam. O, piękne. Rzeczy 15. Nabojów, okej. Dobra. Ile tu pajęczyn? Jeszcze przed wejściem rozejrzyjmy się, czy czegoś tutaj nie ma. A właśnie, jest. Nie możemy podnieść, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem, ale chyba nie, nie jest ta apteczka. Apteczkę bym bardzo chciał. Ale nie, to apteczka raczej nie jest. Dobra. Idziemy tutaj. Udało się, udało. Dobra. Już. Jeszcze tutaj oblukamy. Mam nadzieję, że tu już jest bezpiecznie. O, tu coś jest, ale... Możemy. Możemy albo nie możemy otworzyć. Otworzyliśmy, ale... Wziąć z tego się nie bardzo cokolwiek daje. Trudno. Dobra, skakujemy. Skoro my będziemy u policji. No dobra, tym razem motorem, tak? Niech będzie motorem. Це не просто покруті, повір мені. Це щось нове. Щось страшне. O, masz. Może nie? Навіть якщо батько і мати ненавидять і б'ють чадо своє, чадо любить їх і намагається зрозуміти. Ми любимо вас і хочемо допомогти. Хм. Що він робить? Біди, Артем, біди! Ми бажаємо допомогу. Ну, де мам? Жахлива річ, чи не так? Насправді, вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію. І лише потім роби висновки. Тепер пішли. Тут небезпечно. Важко описати, що я відчував тієї миті. Я валився з ніг від утоми, водночас не міг стримати усмішки. Я впорався. Я доставив послання Хантера до Поліса. І тепер доля моєї станції була в руках значно сильніших, ніж мої власні. Я виконав свою місію. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki za to, że żeście dotrwali do końca. Dzięki za to, że jesteśmy razem, że gramy. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. To zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Dzięki i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.